Drodzy Państwo, przed Państwem członek jury HackForMed, profesor Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie w latach 98-2005, rektor tej uczelni, a w latach 2010-2015 prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, wybitny informatyk, automatyk, biocybernetyk, specjalista o wszechstronnych horyzontach i niekonwencjonalnych zainteresowaniach. Należy do grona najwybitniejszych polskich naukowców. Prowadził pionierskie w Polsce badania nad zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych i sztucznej inteligencji w zakresie biocybernetyki i komputerowego modelowania systemów biologicznych oraz komputerowego rozumienia obrazów medycznych. Przed Państwem gość specjalny HackForMed, profesor, doktor habilitowany inżynier Ryszard Tadeusiewicz. Powitajmy go, brawa. Jak samopoczucie o poranku, panie profesorze? Bo wciąż mamy poranek. Jeszcze chwilowo nie mam COVID-u. Ojej. Zostawiam państwa. Szanowni państwo, czy jestem słyszany, bo ogólnie nie lubię tych takich przypinanych mikrofonów. Może ja bym dostał ten mikrofon. O, teraz nareszcie mam sprawę w swoich rękach. Prawda? Tu mikrofon, tu wyłącznik do slajdów. Drodzy Państwo, ten mój tak zwany wykład będzie takim króciutką wycieczką do kontekstu tego hackathonu. Chodzi o to, że hackathon ma wzbogacić zasoby w zakresie informatyki medycznej tego szpitala. No i myślę, że po prostu dobrze właśnie pokazać ten kontekst. No bo o sztucznej inteligencji, no to każdy z Państwa wie pewnie więcej ode mnie. Jeżeli idzie o sprawy dotyczące tego, czym hackathon konkretnie będzie się zajmował, o tym będzie mowa później. Natomiast ja właśnie chciałem pokazać, czy porozmawiać z Państwem na temat informatyki medycznej. Proszę Państwa, ta dziedzina jest, no, że tak powiem, szczególnie mi bliska. Zajmuję się nią od bardzo wielu lat. Zresztą kiedyś pracowałem także w Kolegium Medicum UJ, kierowałem dwoma zakładami zajmującymi się informatyką medyczną, no ale głównym moim miejscem zatrudnienia jest Akademia Górniczo-Hutnicza, gdzie no, zajmuję się też tą dziedziną, bo jestem w katedrze inżynierii biomedycznej. Proszę Państwa, ta inżynieria związana z wykorzystaniem informatyki w medycynie jest dziedziną niesłychanie szeroką. Ja tutaj pokazuję taką mapkę, nie będę oczywiście jej omawiał, ale chcę, żebyśmy mieli świadomość, że coś, co kiedyś kiełkowało, ja przypominam sobie czasy, kiedy właściwie powstawały pierwsze programy, pierwsze narzędzia do wykorzystania, do wspomagania diagnostyki, do wspomagania terapii. Te rzeczy miały charakter bardzo, bardzo taki no, podstawowy. Natomiast teraz no, rozwinęło to się ogromnie, profesjonalnie, dzięki działaniu odpowiednich firm, ale ciągle jeszcze jest pole do działania dla tych pionierów. No i mam nadzieję, że właśnie pionierów tej dziedziny witam na tej sali, tych, którzy pokażą w przyszłości, w jaką stronę i w jaki sposób ta informatyka medyczna ma się rozwijać. Proszę Państwa, ja napisałem parę książek na ten temat, właśnie jeszcze jako profesor Akademii Medycznej, potem na AGH, również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wydał taką moją książkę, więc troszeczkę no, mam świadomość tego, że system informatyczny to jest obecnie taki kręgosłup, taka baza, taki stos pacierzowy no, nowoczesnego szpitala. Bardzo wiele rzeczy zależy od tego, jak będzie zbudowany, jak będzie wyposażony, no i jak będzie działał właśnie system informatyki medycznej, system szpitalny. Można wskazać kilka obszarów, w których ten system na pewno jest zaangażowany, jest wykorzystywany. Pozyskiwanie danych, nowoczesne tomografy, nowoczesne urządzenia diagnostyki obrazowej dostarczają informacji w formie cyfrowej, najczęściej w formacie DICOM i, no i po prostu właśnie zbieranie tych informacji, ich archiwizacja,
ich udostępnianie w celach diagnostycznych, ich wspomagana komputerowo interpretacja jest elementem tej właśnie informatyki medycznej. Musimy dbać o to, żeby to się stale rozwijało, bo ciągły postęp w zakresie dziedziny obrazowania medycznego i pozyskiwania innego rodzaju danych z różnego rodzaju sygnałów elektrycznych generowanych przez żywy organizm, różnego rodzaju informacji biochemicznych zbieranych na różne sposoby. To wszystko musi trafiać do jakiejś centralnej bazy danych, być tam przetwarzane. Potem jest ocena tych danych, ocena oczywiście przede wszystkim wykonywana przez ludzi. Tutaj trzeba sobie podkreślić, że system informatyczny może wspomagać proces analizy danych, diagnostyki, ale za diagnozą stoi odpowiedzialność. W związku z tym system informatyczny, nawet najbardziej rozwinięty, nie postawi diagnozy. On ją może zasugerować, on może uzasadnić pewną drogę myślenia, drogę postępowania, ale tutaj lekarz, jego wiedza, jego mądrość i jego odpowiedzialność również muszą, że tak powiem, stać za tą analizą danych. Oczywiście jak się powie to diagnostyczne A, to potem jest to B, to znaczy terapia. No i podczas terapii także właśnie systemy informatyczne wspierają, wspomagają lekarzy, ale oczywiście też nie prowadzą tej terapii, tylko mogą ją nadzorować, kontrolować, wspomagać. No i oczywiście jest dystrybucja danych. W chwili obecnej telemedycyna to bardzo ważny dział również informatyki szpitalnej, informatyki medycznej. Chodzi o to, że telekonsultacje, możliwość zdalnego nadzorowania pacjentów, którzy już są wypisani ze szpitala, a na zasadzie takiej telemedycyny mogą być monitorowani w domu, to wszystko oczywiście funkcjonuje. Pokazuje to są rzeczy oczywiste, ale chcę po prostu pokazać kontekst. Ja bym powiedział w ten sposób, te programy, które stworzycie w ramach hackathonu, to będą brylanty. To będą wspaniałe rzeczy, ale każdy brylant wymaga oprawy. Ja właśnie teraz pokazuję tą oprawę, w której to będzie osadzone. Proszę Państwa, dlaczego ta informatyka medyczna, w ogóle i technika medyczna, ale informatyka w szczególności, ma rosnące znaczenie w aktualnym czasie? Prawda? Tu jest pokazany wykres w czasie. Otóż po pierwsze jest rosnąca liczba pacjentów i rosnąca złożoność problemów, które oni do szpitala przynoszą. Czas leczenia prostymi metodami prostych chorób należy już do przeszłości. Z tego liczba pacjentów wzrasta. Dostępny personel medyczny, jeśli nawet jest na tym samym poziomie, to przy rosnącej ilości pacjentów jest coraz bardziej przeciążony pracą. Budżet szpitala też niestety nie rośnie w takim czasie i w takim tempie, jakim powinien. Bez tego te rozwierające się nożyce pomiędzy potrzebami wynikającymi z liczby pacjentów i złożonością przypadków, które oni przynoszą do szpitala, a dostępnymi środkami finansowymi i personalnymi, te rozwierające się nożyce właśnie wymagają czegoś, co tamtą lukę jak gdyby wypełni, co ją zatka. I wobec tego właśnie tym czymś będzie informatyka medyczna, a częścią tej informatyki medycznej będzie plon tego dzisiejszego hackathonu. Generalnie rzecz biorąc, wiemy wszyscy, że każdy komputer jest takim bardzo, bardzo wielozadaniowym narzędziem, prawda? Tak jak taki szwajcarski zegarek, szwajcarski scyzoryk, gdzie jest bardzo wiele różnych przyrządów do bardzo wielu różnych celów, i one sobie tam, że tak powiem, mogą być realizowane. Ale to, że komputer może zrobić prawie wszystko, zależy od tego, jakie będzie miał programy. Oczywiście potrzebujemy pewnej rutynowej działalności, zbieranie danych, filtracja danych, porządkowanie, tworzenie takich data warehouse, data mart i tak dalej. To wszystko jest konieczne, ale do wszelkiego rodzaju wykorzystania tych danych, do tego, żeby coś z tego więcej wynikało niż tylko to, że mamy te dane i co dalej. To właśnie potrzebne są programy. Tych programów jest już bardzo dużo, trzeba powiedzieć. Natomiast ciągle jest ich jednak za mało. Potrzeby rosną szybciej, a przyrost, zwłaszcza tych nabywanych, kosztownych programów firmowych,
no jest taki, jaki jest, prawda? Domy software'owe, różnego rodzaju firmy pracują bardzo intensywnie, osiągają bardzo dobre wyniki, ale to ciągle jest no, właśnie efekt tych rozwierających się nożyc. I wobec tego tych danych jest za mało. Tymczasem tak żartobliwie mogę pokazać, że każdego dnia przybywa ogromna ilość nowych danych, które no, trzeba by przeanalizować, trzeba by było wykorzystać, trzeba by było z nich mieć jakiś pożytek. No i co? No właśnie, jest kiepsko. Trzeba pokazać, że no, metaforycznie oczywiście i raczej żartobliwie, ale człowiek, który ma właśnie przy pomocy komputera, bo inaczej się tego już dzisiaj nie robi, ma to wszystko przeanalizować, wyciągnąć wnioski, zbudować jakieś procedury, no powiedzmy wspomagające podejmowanie decyzji, jest otoczony gigantyczną ilością danych, no i właśnie pojawia się problem, jak te dane wykorzystać, jak zbudować narzędzia, które te programy będą wykorzystywały. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć również, no to oczywiście są bardzo uproszczone rozważania, ale warte może tego, żeby je przytoczyć, że w sprawach skomplikowanych, takich jakimi są problemy medyczne, narasta tak zwana luka informacyjna. Mianowicie w miarę jak stopień złożoności rozwiązywanych problemów rośnie, bo mamy no, coraz trudniejsze przypadki, również ilość tych przypadków jest pewnym problemem. Ilość informacji, która jest w naturalny sposób łatwo dostępna i ilość tej informacji, która jest potrzebna do tego, żeby tym wszystkim sprawnie no, podejmować decyzje, zarządzać, rozstrzygać rozmaitego rodzaju wątpliwości, pojawia się taka luka informacyjna. Coraz więcej potrzebujemy informacji, a coraz mniej jest takich, które po prostu możemy no, percepcyjnie, bezpośrednio w kontakcie z pacjentem uzyskać. Oczywiście mamy tą gigantyczną ilość aparatury, obrazowania i inne formy sygnałów, ale kto to przerobi, kto to przeanalizuje, kto z tego wyciągnie wnioski. Z tego jest ta luka informacyjna i właśnie ta luka informacyjna musi zostać w jakiś sposób wypełniona. I proszę Państwa, pozwoliłem sobie na taki żartobliwy rysunek, pokazujący, jaki jest cel tego dzisiejszego hackathonu. Mianowicie podczas tego naszego dzisiejszego Hack for Med zespoły zdolne, młode, prężne, kreatywne będą tworzyły programy. Ale liczymy na to, że te programy trafią właśnie do zasobów, z których potem lekarze będą mogli korzystać. Wobec tego hackathon jest oczywiście dla Państwa wyzwaniem, jest dla Państwa elementem perfekcji, zdobywania perfekcji zawodowej, ale jest także właśnie takim źródłem nowych programów. A tych programów, jak powiedziałem, potrzebujemy coraz więcej. Wobec tego taka jest rola. Będziemy mieli tą taką bardzo wielobarwną mozaikę jako jurorzy, dostaniemy fantastyczne programy, będziemy je oglądać, będziemy je podziwiać, będziemy się z nich uczyć. Ja w końcu od bardzo wiele zawsze się uczyłem od moich studentów. Natomiast właśnie ważną rzeczą będzie, żeby to potem w taki lub inny sposób włączyć do systemu informatycznego szpitala. Żeby z tego po prostu był pożytek, a nie tylko satysfakcja tych twórców. No i wobec tego taki jest cel tego, że dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Wy jako twórcy, my jako jurorzy, jako powiedzmy ci, którzy wybiorą spośród tych znakomitych rozwiązań te najlepsze. No i po prostu wszyscy inni, którzy także w tym wszystkim uczestniczyli, a włożyli w to ogromną ilość pracy. Generalnie rzecz biorąc, ważną rzeczą jest to, w informatyce w ogóle, ale w informatyce medycznej szczególnie, żeby programy były na miarę potrzeb. Tu mam taki żartobliwy obrazek, mianowicie, że same ambicje nie wystarczą. Jak się nie ma samolotu, tylko samochód, no to próba startowania z pokładu lotniskowca raczej skończy się zimną kąpielą. I wobec tego właśnie to jest przedmiotem tego hackathonu, żebyśmy tym usiłowaniom dodali skrzydeł. Żeby to były naprawdę te programy, produkty, płody myśli, które sprostają temu wszystkiemu, czego potrzebujemy. Bez tego tak, szpital z jednej strony ma ogromną ilość danych i udostępnia te dane, to chapeau bas, bo jak mówię, zajmując się
informatyką medyczną od wielu lat. Wiem, jakie trudności mieliśmy zawsze, na przykład moi doktoranci, z tym, żeby pozyskać dane. Dane to jest skarb. Po prostu no, w medycynie i nie tylko w medycynie te dane zawierają najważniejsze rzeczy. Tam jest prawda rzeczywista. Natomiast zadaniem będzie przekształcenie tych danych w narzędzie podejmowania decyzji. Po to, żeby te dane pracowały. I to właśnie jest wasza rola. Trzeba przekształcić te dane w narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Z tego droga, którą powinniście przebyć, którą mam nadzieję przetrzecie w tej dżungli, jest taka. Punktem wyjścia są skomplikowane dane. Potem te dane będą podlegały przetwarzaniu i to właśnie te programy, które powstaną w ramach AKMED-u, będą te produkty przetwarzały. Te dane dzięki temu przekształcą się z formy kolekcji informacji w modele, a modele mogą być potem interpretowane, analizowane, rozważane. No i właśnie to działanie modelu będzie wspomagało, że tak powiem, nawet najtrudniejsze problemy. Będzie można rozgryźć, tak jak żartobliwie pokazuje, te trudne problemy. Więc w związku z tym tak to widzę, taka jest zasada. Wobec tego chcemy, żeby w ramach tego Hack4Med uzyskać systemy doradcze, które będą rzeczywiście pomagały. Pomagały lekarzom w podejmowaniu niełatwych decyzji. Chciałbym pokazać miejsce, przynajmniej w moim rozumieniu, jakie to, co będziecie produkować, ma w tym systemie zdobywania i przekształcania danych w mądrość. To, co mamy zgromadzone, to są dane. Ale, no, że tak powiem, te dane same z siebie niewiele dają. Z tego typowe metody informatyki, na przykład statystyczne, ale nie tylko, pozwalają poprzez analizę relacji, poprzez analizę tych danych, przekształcić te dane w informacje. I to się dzieje. To do tego są narzędzia. Ale potem jest kwestia tego, żeby informacje zamienić w wiedzę. Drodzy Państwo, wiedza to nie jest tylko kolekcja informacji. Mówi się tak, że wiedza składa się z informacji, tak jak dom składa się z cegieł. Ale nie każde nagromadzenie cegieł jest domem. I nie każda kolekcja informacji jest wiedzą. Wobec tego będziemy potrzebowali narzędzi i te narzędzia, mamy nadzieję, powstaną między innymi w ramach tego hackathonu, a może także przyszłorocznego i kolejnych dalszych, do transformacji informacji w wiedzę. Wyszukiwanie wzorców, analizowanie. Natomiast no, kolejny krok to jest przejście od wiedzy do mądrości. Niestety twierdzę, zajmując się sztuczną inteligencją już od 40 lat, że tu jednak jest potrzebny rozum człowieka. Rozumienie zasad, wejście w tą głęboką semantykę. No i w związku z tym sądzę, że oczywiście możecie ambitnie sięgać do tego obszaru. Natomiast mądrość musi się wytworzyć właśnie w użytkownikach tych systemów, które zbudujecie, poprzez właśnie ich wykorzystanie, poprzez ich używanie. Czy to rozwiąże wszystkie problemy? No raczej nie. Problemy stawiane przed służbą zdrowia mają charakter takiej wielowarstwowej cebulki, prawda? Są różnego rodzaju kręgi no, potrzeb i rozwiązań adresowanych, dedykowanych do tych potrzeb. Wobec tego zajmujemy się pewnym odcinkiem, pewnym fragmentem. Miejmy świadomość tego, że tak powiem, no, nie dokonamy poprzez ten hackathon przewrotu w medycynie. Ale musimy to zrobić chociażby między innymi dlatego, że dzisiejszy pacjent niestety przychodzi do szpitala naszpikowany różnego rodzaju informacjami, które sobie bez ładu i składu i bez głębszego zrozumienia ściąga z mediów społecznościowych. Ja tutaj pokazuję taki zabawny rysunek, prawda, że Google, Facebook, YouTube i mnóstwo innych narzędzi faszerują tego człowieka różnego rodzaju wiadomościami i on przychodzi i on wie lepiej od lekarza, co i jak i gdzie powinno być zrobione. Natomiast jeszcze raz podkreślam, no, i co więcej, preferencje są takie. Były badania statystyczne pokazujące, że jak ktoś jest cierpiący, no to może wykorzystać albo internet, albo lekarza. 88% wybiera internet. To nie jest dobrze, ale między innymi to oznacza wielką odpowiedzialność oprogramowania, które będzie wtedy do dyspozycji. Oprogramowania, które pomoże w zrozumieniu, ale też naprowadzi na właściwą drogę. To znaczy, że no,
było takie powiedzenie, podobno jeszcze Hipokratesa, że medicus qui se ipsum curat, asinum curat. Czyli lekarz, który leczy samego siebie, leczy osła. Wobec tego no, też miejmy świadomość, że ten trend, które istnieje, no, trzeba w jakimś sensie przezwyciężyć. No, lekarze z kolei też mają swoje upodobania, prawda? I w związku z tym no, bywa, że tak powiem, bardzo chętnie przypisują właśnie te choroby, które akurat no, lubią. No cóż, no, lubić można wszystko, podobno choroby także. Drodzy Państwo, kolejna sprawa, tylko zasygnalizowana. Kwestia bezpieczeństwa. Będziecie mieli do czynienia z rzeczywistymi danymi, co prawda anonimizowanymi, ale rzeczywistymi. Z tego pamiętajcie o tym, że trzeba uważać bardzo, że jest dane medyczne są danymi wrażliwymi. Wobec tego mogą być różne próby właśnie przechwycenia tych danych, wykradzenia, no a potem wykorzystania ze szkodą dla pacjenta. I wobec tego pracując tutaj musicie jednak mieć świadomość, że jesteście na polu minowym. To nie jest po prostu sobie napisanie jeszcze jednego programu w laboratorium uniwersyteckim. Przez internet można niestety o wiele za dużo pokazać, w związku z tym na pewno będziecie działali za szpitalnym firewallem, który otętnie właśnie tą część zewnętrzną, ale z kolei wiedząc o tym, że jesteście w środku, miejcie odpowiedzialność, że to, co będziecie robić, jest rzeczywiście bardzo ważne. Drodzy Państwo, kończę. Nie chciałbym, że tak powiem, przedłużać nadmiernie. Wobec tego no, kończę takim hasłem. Panie i Panowie, hackathon, czas zacząć. Dziękuję. Panie profesorze, proszę jeszcze chwileńkę zostać z nami na scenie, jeśli mogę poprosić. Tak. Na szczęście pojawił się drugi mikrofon, więc ja mam tylko jedno takie krótkie pytanie, bo bardzo zaciekawiło. Przepraszam. Pewnie pan pamięta, jak w 1997 lądował na Marsie słynny łazik Pathfinder. I tak. Wtedy znaleziono taką nietuzinkową metodę na to, jak wylądować tym łazikiem na Marsie. Mianowicie zamknięto go w poduszce powietrznej, ponieważ było to duże wyzwanie inżynieryjne i ktoś wymyślił tak nietuzinkowy pomysł. Można powiedzieć, nie od tego czasu, ale dziś już NASA i wszystkie znaczące agencje i podmioty w branży kosmicznej podkreślają, że niezwykle ważna jest różnorodność, sięganie po ludzi, reprezentujących bardzo różne dziedziny. Czy w kontekście hackatonów spotkał się pan kiedyś z tego rodzaju nietuzinkowym rozwiązaniem problemu, który od dawna istniał? Przypomina pan sobie taką sytuację? To znaczy, może tak. Moje doświadczenia z hackatonami nie są bogate, aczkolwiek uczestniczyłem w jury trzech. Ale jak mówię, to raczej ja bym sięgnął do moich doświadczeń jako nauczyciela akademickiego. Ja bardzo często no, podczas nauki programowania czy pracy ze studentami nad jakimiś zagadnieniami, prace magisterskie, doktorskie, odkrywam fakt, że coś, co wszyscy robili w jakiś tam sposób, młody człowiek robi inaczej, rewelacyjnie. Einstein podobno powiedział tak, że odkrycie się robi w ten sposób, że wszyscy wiedzą, że czegoś się zrobić nie da, no i nie robią. A przyjdzie taki jeden, przepraszam, niedouczony, który nie wie, że tego się nie da zrobić i to zrobi. Więc w związku z tym to było właśnie to, co ja się stykam. Jak mówię, jestem nauczycielem akademickim, stykam się z tym niemal codziennie. Tak się składa, że akurat dziś nie zaprosiliśmy tutaj tych niedouczonych, niemniej jednak z pewnością najbliższe 24 godziny pokażą nam tę innowacyjność w akcji i tego wszyscy sobie życzymy. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Serdecznie dziękuję bardzo.